Trzeci filar to oznacza, że Wikipedia to wolny zbiór wiedzy. Czyli, że co? To oznacza, że cała zawartość Wikipedii jest udostępniona na tak zwanych wolnych licencjach. Obecna na tym szkoleniu Celina jest znacznie lepszą specjalistką od nich niż ja, więc ja powiem tylko, że one oznaczają, że cała zawartość Wikipedii może być dowolnie i za darmo rozpowszechniana, modyfikowana, pod warunkiem, że zachowane zostaną warunki tej licencji, co oznacza, że możemy sobie, nie wiem, jakieś zdjęcie z Wikipedii jak najbardziej wykorzystywać, nie wiem, umieścić na kubkach i je sprzedawać, ale ważne jest to, żeby za każdym razem podawać autora, autorkę tego zdjęcia oraz informacje o tym, że ono jest na takiej wolnej licencji i można to robić dalej. Tak więc kiedy to, co jest super ważne, to, że jeżeli wy będziecie coś dodawać do Wikipedii, to zwłaszcza to dotyczy multimediów, bo to jest takie, nie? To pamiętajcie, żeby dodawać tylko te rzeczy, do których albo wygasły majątkowe prawa autorskie i one są w tak zwanej domenie publicznej i można z nich w ten sposób korzystać, albo żeby zamieszczać zdjęcia, do których wy osobiście macie prawa autorskie, swoje zdjęcia. I jeżeli korzystacie ze źródeł, o których nieprzypadkowo wspominam po raz trzeci, bo bardzo chcę, albo po raz 30, albo 300, nie? Ale wspominam po raz kolejny po to, żeby one wam bardzo mocno zapadły w głowę, to jeżeli siadacie ze źródłem i sobie rozkładacie na swoim biureczku, przy swoim laptopie i zamierzacie napisać hasło, to musicie bardzo, bardzo uważać, żeby zachować prawa autorskie autora tego źródła, czyli wyciągamy z niego informacje, jak najbardziej, ale nie łamiemy praw autorskich, nie kopiujemy, staramy się ująć to wszystko po swojemu i tutaj najlepiej działa korzystanie z kilku źródeł, bo ono wtedy pozwala ustrzec się bardziej przed takim nieświadomym plagiatem, kiedy się z bardzo stężonych informacji korzysta. Wikipedyści bardzo dbają o prawa autorskie i chciałabym, żebyście wy też w swoją wikipediową przygodę wchodzili też wyposażeni w takie poczucie, że możecie o prawa, że musicie o prawa autorskie dbać.